Mam dwie technologie do tyłu i wypowiadam wojnę Francji. Nie wierzę, że to robię. W dzisiejszym odcinku serii Od Z do A kontynentalnie zagramy jako Zapotekowie. Cel kampanii pochodzi z waszej propozycji, a w zasadzie ojca Tadeusza. Dotyczy on Benito Juareza, który był z pochodzenia Zapotekiem, dwukrotnym prezydentem oraz jest uważany za jednego z największych reformatorów Meksyku. Niestety w międzyczasie miała miejsce wojna Meksyku z Francją, którą tą wojnę Meksyk przegrał, co spowodowało utworzenie marionetkowego Cesarstwa Meksyku, które przetrwało tylko 3 lata. Dlatego my jako Zapotekowie mamy temu zapobiec i podbić przynajmniej Paryż. Wiem, popularniejsze były komentarze, żebym jednak podbił Ming, Zapotekami, ale jednak byłoby to awykonalne w tym czasie. Chociaż kto wie, może to spróbuje inną nacją z Ameryki Północnej. Witam imperialistów, tutaj Lukas! W kolejnym odcinku powinien być kraj z Europy. Dokładnie to Zaporoże wypuszczone z Litwy z tych trzech prowincji. Ale że jako patch 1.34 jest coraz bliżej, postanowiłem na razie go skipnąć. No bo po prostu jest duża szansa, że będzie to znacznie ciekawszy kraj do gry. Dlatego siłą rzeczy kolejnym krajem będzie również kraj z Ameryki Północnej, mianowicie Zuni lub Zia. Tylko jeden z nich, bo oba są tej samej kultury, mają te same idee i w zasadzie można z nimi zrobić dokładnie to samo. Dlatego czekam na wasze komentarze z propozycjami celów na kampanii jednym z tych krajów. Kolejną sprawą jest to, że w sumie padła słuszna propozycja w komentarzach, że powinienem raczej rozgrywać równe 100 lat rozgrywki, czyli do 1544 roku, niż do 1530, i myślę, że od tego odcinka na tej zasadzie będę grał. Więc wróćmy już do naszych Zapoteków, którzy o dziwo znajdują się w dziwnym miejscu. Dlaczego tak mówię? Ponieważ Aztekowie zajmowali mniej więcej ten obszar zaznaczony na czerwono, czyli obszar ruin Oaxaca, który był otoczony dodatkowo przez masyw górski Sierra Madre. Pierwotna stolica znajdowałaby się gdzieś tutaj, na terenie prowincji Mitla, i stanowiło je miasto Monte Alban, które straciło na znaczeniu i zostało opuszczone na długo przed przybiciem Europejczyków do Ameryki Północnej. Wynikło to najprawdopodobniej poprzez właśnie zagrożenie ze strony Mixteków oraz dalej położonych Azteków. Potem po utracie znaczenia Monte Alban o dominację walczyły raczej miasta w tym regionie, takie jak Mitla czy Zaczila, ale żadne z nich nie uzyskało nigdy znaczącej dominacji nad pozostałymi. Co ciekawe, po mieście Mitla pozostał wspaniały pałac, który można oglądać nawet i dziś, a sama nazwa wskazuje na to, że do czegoś kiedyś tutaj doszło, bo Mitla oznacza miejsce umarłych. Najprawdopodobniej ku upamiętnieniu krwawej bitwy pomiędzy Zapotekami oraz Aztekami. Niestety w wyniku działań Hiszpanów oraz najróżniejszych misjonarzy po cywilizacji Zapoteków zostało naprawdę mało informacji. Zresztą rok 44 to już schyłek Zapoteków, w zasadzie ich cywilizacja przestała istnieć po przybyciu Hiszpanów w roku około 1500. Ale wcześniej już inne ludy były w stanie zdominować tą nację. W samej grze no za bogaci a Zapotekowie nie są. 2,43 golda, mają nie najlepszych władców, przynajmniej są starzy, więc jest szansa na to, że dostaniemy kogoś lepszego. Armii też nie mamy zbytnio licznych, no i żadnego dobrego dowódcy na początek. Misje Zapoteków są generyczne, dostępne dla każdego ludu mezoamerykańskiego. Jeśli idzie o stany, to najprawdopodobniej rzeczywiście one dzieliły się na trzy klasy. O tych nazwach, które tutaj widzicie, a ja nie podejmuję się ich przeczytania. Każda z tych klas miała swoje obowiązki, jak i przywileje, przy czym stan duchowny oraz ichniejszej szlachty raczej się przenikały. Wiele informacji na temat społeczności Zapoteków pochodzi z zapisków hiszpańskich misjonarzy, ale to już dużo późniejszy okres, bo XVI i XVII wiek. A jeżeli idzie o grę, no to tutaj robimy raczej standardowo. Będziemy musieli też toczyć wojnę na samym starcie. Prestiż sobie zostawiam do momentu, jeżeli będę musiał zabić mojego następcę. Chociaż w sumie zróbmy to. Od razu go zabijmy, od razu weźmy prestiż dodatkowy. Wiem, że będę toczył bardzo szybkie wojny, więc potrzebujemy też pożyczek. Dodatkowe punkty militarne, też najbardziej wskazane. A tańszych doradców weźmiemy za jakiś czas. Dodatkowo supremacja nad koroną. Dwóch sojuszników może nam się uda zdobyć. Weźmy to. O,
i mamy więcej niż 5%, no to bardzo fajnie. Rywali na początku nie rozdaję, liczę na to, że tutaj nie zostaną jakieś zawarte sojusze przeciwko mnie. Początkowo muszę podbijać w kierunku prowincji animistycznej, bo planuję zrezygnować z naszej wiary. Niestety dla celów naszej kampanii musimy zrezygnować z Nahuatla i stać się wyznawcą animistycznym. Od razu też rekrutuję dodatkowych najemników. Czy ja tych innych będę mógł, czy tylko jak zwykle mi się wyświetlą? Niestety tak. Jeżeli idzie o doradców, wezmę sobie doradcę od dyscypliny. Nie zmienia to faktu, że w późniejszym etapie rozgrywki punkty administracyjne będą dla nas super ważne. Naprawdę super ważne. Sojusznicy. No na pewno mogę wziąć wszystkie kraje na zielono po lewo, albo i po prawo, bo je będę dość późno podbijał. Bierzemy też bonus początkowy. Przyda nam się. Tyle dobrego, że mój władca, który mi zaraz umrze, ma 2 do siege'a, a mój generał w sumie jest beznadziejny. Na rywali bierzemy bez problemu mixteków, kiche, albo kicze w sumie. Oraz Yokotan, bo będzie celem naszej wojny. I w zasadzie korzystamy z tego, że moi przeciwnicy będą dość daleko od nas i atakujemy. No nie powinni stanowić dla nas większego wyzwania, bo akurat fajne to jest, że jak są tak podzieleni, łatwo jest rozbić ich armię po kolei. Naprawdę po kolei. I tu nadchodzi kolejna armia, tylko tutaj scalmy naszą. I bierzemy znowu przeciwnika, raczej znowu rozwalamy. Tak. Ach, te głupie boty. A ja mam szczęście i narodził mi się następca. Proszę cię, odejdź. Dlatego naszego sąsiada nie podbijamy, tylko upokarzamy. Bierzemy pieniążki, wojenne reparacje i humiliata. Żeby nie przedłużać, kolejny kraj. Ła, 50 pieniążków, no ale trudno, nic nie będziemy mieli. I lecimy zaatakować nasz główny cel wojenny. I w sumie wykorzystam czarną flagę, bo ty naprawdę nie widzą naszych jednostek. Zobaczcie, w ogóle nie uciekają. No to jest takie, jakby się teraz jakieś rekiny się skradały, jakieś drapieżniki. Tak samo jak zakradła się kolejna wyprzedaż na Enebie. W sumie całkiem ciekawe gry. Linki w opisie. Naszego przeciwnika, my go zaatakujemy. Oj, szkoda, na 2-3 minusach. Ale żem się feralnie wbił. Chciał pokazać, że jest sprytny, wyszło jak zawsze. No ale stack wipe i kończymy zabawę. Okej, zobaczyłem, że mój kolejny cel wojenny ma sojusz z Aztekami, więc będę potrzebował niestety moich sojuszników. Aztecy są za dobrzy na początku, żeby pokonać ich samemu. To znaczy, można to zrobić, tak? Ale po co? Bo mają te głupie fortece trójkowe na początku rozgrywki. No i żeby móc zabrać prowincję, musimy uczynić Yokotan naszym wasalem. Potrzebujemy tylko jednej prowincji i na tym pozostaniemy. A dalej musimy poczekać. Dodatkowo też przygotować roszczenia terytorialne. Aha, mam prestiż, mogę się pozbyć mojego następcy. Trzymajmy kciuki, żeby się nie narodził następca. Muszę dwóch moich sojuszników przekonać bardziej do tego, żeby wzięli udział w tej wojnie. Więc poprośmy ich, żeby się przygotowali do wojny i następnie wzięli w niej udział, ale jak widzicie, atakuje mixteków, bo będziemy nie wzywali Totonaku do tej wojny osobno, ale tak czy siak całych ich podbije. Super, wspaniałe zwycięstwo, tylko co z tego? Bo umarł mi władca, niech żyje władca. Na szczęście nie jest takim złym dowódcą. O, Aztecy na szczęście poszli daleko, więc lecimy od razu na ich stolicę. Akurat tą nację chcę wyjąć z wojny jak najszybciej. Aha, no to jednak się wrócili. Żegnaj mój kochany sojuszniku. Ale na szczęście cały czas z jakiegoś powodu biegają, nie oblegają prowincji, więc nie przeszkadza mi to nawet. 25% szans na to, żeby mój obecny władca umrze, albo 10%, że umrze. Całe życie na krawędzi. Okej, czekajcie, tu jest jedna gwiazdka. To co, ich władca obecny umarł? Ale fuks! Ale kolejny mega słaby następca. Jak dobrze, że akurat dostałem trochę prestiżu od Azteków. Odbiłem cały Totonak dla nas oraz uwolniłem Hausteków. Nie potrzebujemy ich. Ale to co potrzebujemy, to zaatakować teraz Otomi, zanim zakończymy wojnę z Mixtekami. Nie, naprawdę, stali się czymś wasalem. Tak, pora na zdradę sojuszników. Niepotrzebne mi takie wojny. Jej, dobry oben mamy. Naszego głównego celu bierzemy tylko jedną prowincję. No, potem oczywiście pieniążki, gdzieś tam jakiś prestiż dodatkowy. Lul, Aztecy chyba źle skończyli. Ups. Kolejną wojnę robimy bez sojuszników, raczej powinniśmy ją wygrać. W razie czego stać nas na to, żeby wprowadzić kolejną technologię, jeżeli nam coś pójdzie bardzo źle. Dobra, biorę wszystkie trzy prowincje, bo mamy animistów wtedy w nich, a na tym mi zależy. A przez to, że zacząłem nawracać jedną z tych prowincji, zobaczcie, pojawili mi się buntownicy. Jeszcze sprawdźmy, tak, animiści zmienią moją religię i stanie się animizm naszą główną religią narodową.
na co się zgadzam. Tak, wyznajemy świnkę, wyjebiście, zajebiście. W naszej stolicy odpalmy edykt do nawracania, odpalmy też jeden poziom, bo będziemy dewowali potem tą prowincję i nawróćmy na Huatla. Niestety to powoduje, że będziemy mieli bardzo, ale to bardzo dużą nietolerancję religijną. Nawet jeżeli byśmy u merchantów odpalili ten przywilej, który i tak zrobię, to tolerancja będzie wynosiła 37%, a jest to upierdliwe. Plusem tego jest to, że będziemy mogli praktycznie od razu korzystać z naszego złota, jak tylko wprowadzimy feudalizm, a już mamy dwie prowincje. Dodatkowo też mamy zakatę Kas Mine City. Przed przybyciem Europejczyków obszar ten zamieszkiwała rdzenna ludność wydobywająca głównie srebro oraz inne metale. Hiszpanie przybyli w 1540 roku, a w 1848 założone zostało już samo miasto. Przeżywało ono nieustanny rozkwit przez ponad 200 lat, aż do okresu rewolucji meksykańskiej. Pamiętajcie, że po wprowadzeniu feudalizmu u siebie na swoich prowincjach i przekazaniu go koniecznie wasalowi, wciąż możecie zmienić się na Nahuatla. Wystarczy, że zdobędziecie tą prowincję, bo znajduje się tutaj taka pewna świątynia, która triggeruje event na ponowne przywrócenie wam właściwej religii. Też w sumie jak teraz tak patrzę, to może jednak wasala bym zjadł wcześniej, bo tutaj jednak stolica Yucatanu jest o wiele lepsza do dewowania niż nasza obecna. A i tak musiałem wprowadzić technologię militarną, więc trochę punktów straciłem. Dobra, na razie biorę tylko prowincję ze złotem. Mają tylko jedną takową, więc dodatkowo bierzemy o nich złoto, wojne reparacje i w sumie zmianę religii jak się da, polepszymy relacje z naszym wasalem i czekamy 4 lata na jego zjedzenie. Oh my god. W sumie fuksa w estate'ach. Muszę nawrócić jakąś jedną prowincję na animistów i dostajemy tańszego doradcę do nawracania. W sumie tak pomyślałem, że przecież tutaj mamy tylko dwie prowincje, więc jest szansa na to, że jak zabiorę jedną, która jest nie stolicą, no akurat troszeczkę przegiełem, no nieważne, to od razu Yucatan zintegrujemy. Przenieśmy tu stolicę, bo zbliżam się do kapa administracyjnego. No i odpalmy edykty i nawracajmy. W międzyczasie szykuję roszczenia terytorialne do wszystkich krajów, z którymi graniczę. Ruszymy zaraz po zrobieniu feudalizmu, zaraz potem ruszamy z podbojami. W sumie to flota za bardzo mi nie jest potrzebna, jak patrzyłem, to też nie chcą ode mnie jej kupować, więc ją rozwiązuję, to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Mogłem to zrobić na samym początku. No i dewujemy instytucję feudalizmu bardzo powoli, nawet nie wiesz, że to mnie aż tyle punktów kosztowało. Masakra, no ale mamy feudalizm i dla nas jest on super ważny, bo pozwala nam korzystać ze złota. No dobra, jedną technologię wprowadzimy, ale nie więcej, bo całą resztę prowadzimy dopiero po podbojach. Militarną jak najbardziej, żeby mieć przewagę w podbojach. Powinniśmy jakkolwiek zacząć teraz korzystać ze złota. No majątku na tym nie zrobię. Moglibyśmy też odpalić już złotą erę, ale nie chcę tego robić. Nie na tym etapie rozgrywki. No i na pierwsze co? Agresywną ekspansję albo bonus do walki na terenie. Tylko, że obecnie stolicę mam na takim terenie, gdzie tutaj są trzy takie prowincje, więc to jest totalnie opłacane. Więc lecimy agresywną ekspansję. 5 lat oblegania fortów i jeszcze ich nie zdobyłem. Teraz są forty jedynkowe. Masakra. Cały manpower spalony. Chociaż bunty się dobrze odpalają. Jakim cudem jestem plemieniem? Serio, nie wiem czemu jestem plemieniem, a nie jestem jakimś feudalnym państwem. Dajcie mi znać w komentarzu. Wreszcie, wreszcie, po prostu masakra. Pieniążki i zobaczcie, nie tracimy punktów dyplomatycznych, bo podbijając w tym regionie ich nie wydajecie. Nie ma tutaj czegoś takiego jak bezpodstawne żądania, za które byśmy płacili punktami dyplomatycznymi. Dostałem drugą free company? Okej. Okay. A tą świątynię to jest właśnie to wydarzenie, o którym mówiłem wcześniej i ja ją chcę zniszczyć. Naprawdę mnie zastanawia, jakim cudem kraj, który ma 5 deva, jest w stanie utrzymać tak dużą armię. Chociaż to, co mi się podoba, że uda mi się przechwycić wszystkie najcenniejsze kopalnie złota w regionie. Miałem się wstrzymać z podbojami, ale akurat pojawiło mi się więcej najemników, więc podbijamy dalej. Dobra, zdobywamy właśnie ostatnie kopalnie złota, których potrzebowałem i na chwilę się wstrzymam z naszymi podbojami, bo musimy sobie zapewnić przynajmniej piątkowych doradców, na których mnie nie było cały czas stać. Zdobyłem tylko jedną kopalnię złota i od razu mogę spłacić wszystkie moje pożyczki. Dziękuję. No i nieźle, 16 golda czystego inkomu i od tego momentu zaczynam zatrudniać lepszych doradców i ich ulepszać. W pierwszej kolejności też nawracam wszystkie prowincje ze złotem, bo pamiętajcie, że nietolerancja religijna zmniejsza nam tam produkcję? A powinna. O, jest, local goods production. O, mamy fajną misję, która mi da progres moich rządów. Jak najbardziej.
bardziej, ale myślę, że tutaj pójdziemy w akceptację religijną, za bardzo jej potrzebujemy. Mam coraz więcej punktów administracyjnych, no to myślę, że możemy dalej atakować. Co się wydarzyło? Czemu mam jakichś innych władców? What? Boże, wszędzie te bunty, ja naprawdę mam ich dość. Tego nie pokazuję wam za dużo, ale naprawdę non-topper mam bunty. Rozbudowuję też naszą świątynię. W sumie ona da mi najszybciej najlepszy zysk. W sumie odpalę też już złotą erę. Powinien zrobić to w 1490, żeby mieć do końca mojego czasu w odcinku. Trochę się zgapiłem, nie ukrywam. Ale ta kampania przynajmniej dla mnie jest mega zamulająca do tego momentu. Jeśli się dziwicie, dlaczego reszty nie podbiłem, bo tak naprawdę nie mam po co tego podbijać za bardzo. Najcenniejsze prowincje są te ze złotem. Poulepszałem centra handlowe, prawie. Teraz, kiedy już renesans mi się rozprzestrzenia, muszę zacząć nadrabiać technologię. Bo mimo trójkowych doradców i to nadal jestem tak troszeczkę w plecy. Mam 50 golda czystego inkomu, ale to z tym jeszcze poczekam do rozwinięcia drugiego poziomu tego monumentu, bo on jest najistotniejszy, daje mi największy przeskok taki bonusowy. A nie, taki sam. Dobra, to ja myślałem, że nie mam tutaj tych 5% produkcji. No nic, nieważne, no to dostajemy tylko te dodatkowe 5% i jeszcze jakbyśmy mieli jedną kopalnię złota. Na trzeciego poziomu raczej nie będę robił. Tamta świątynia jest znacznie potężniejsza od tej azteckiej, którą tutaj mamy. 65 golda czystego inkomu, 80 prawie na samym złocie zarabiam. Oto tego momentu lecimy już do piątkowych doradców. Aha, 61 lat, no to zaraz mi umrze. Wprowadzamy renesans. Pierwszą ideą, co jest oczywiste, muszę wziąć eksploracyjne idee. Chociaż nie ukrywam, bardzo bym chciał połączenie humanistycznych i ofensywnych na tym podejściu. Eksploracyjne najproponuję rozwinę tylko i wyłącznie do trzeciego poziomu, bo nie zamierzam tutaj nic kolonizować, no tylko walczyć. A z tego co widzę, nie mamy żadnych bonusów takich ciekawych do walki z apotekami. Chyba, że będziemy mieli na przykład fuksa i okaże się, że na przykład jakaś prowincja w Irlandii jeszcze jest łatwa do zdobycia, o to wtedy możliwe, że pójdą idee do skasowania i jeszcze wezmę dyplomatyczne. Oh my god, inflacja jak w Polsce. Jak ja tej gry czasem nienawidzę, dopiero go zrobiłem do czwartego poziomu. I co? Z eventu za połowę ceny. Ohohoho, dostałem diamenty, jak fajnie. Wiem, na co je wydam. Okej, nawet jestem na plusie. Kolejna reforma to Gavelin, Capacity i Absolutyzm. Rozpocząłem też budowę mojej floty wojennej. Ciekawe, ja zawsze myślałem, że cap kary do technologii jest 30%, a tu mam 35%. Dobra, no Portugalia jest na Karaibach. Możliwe, że zaraz atakuje, żeby mieć większy zasięg kolonialny. Widzę, że Anglia jest w Ameryce Północnej. Tutaj się rozprzestrzenia. I róbmy na niej od razu szpiegostwo. Inwazja! Mam tylko 3 technologie do tyłu w stosunku do nich. LOL, ja ich łoję? Nie wierzę w to. O, nawet nie będę miał za bardzo koalicji. Dobra, mamy w Anglię. Niestety podbiła już całą Irlandię, więc nie ustanowię tutaj żadnego przyczółka. Ale co najciekawsze, mogę zaatakować Szkocję, bo ona ma tylko sojusz z Francją. Chociaż teraz mam też fuksa, bo właśnie narodził się kościół Anglii. Tylko jak nam się Francja prezentuje? To jest ważne pytanie. Jest duża. Wojnę z Portugalią, ale nie za bardzo się tym przejmuję, bo to tylko Portugalia. Ale gdybyśmy ugrali tą wyspę, na bank miałbym już zasięg do Francji. Wypowiedziałem wojnę Anglii bez Cassius Belli, żeby już po prostu ta wojna sobie tutaj leciała. Myślę, że zdobędę te dwie prowincje, żeby mieć taki przyczółek na Francję, jakby na się w nią wbijał. No na razie udało mi się odepchnąć Anglię od mojego wybrzeża. Jeszcze Francja mi Anglię zaatakowała, no nie. No nie ukrywam, nawet mam lepszą opcję. Mogę wziąć Caen i Cox. Dla mnie są o wiele lepsze. No bo są tuż obok Paryża, prawda? No ale niestety, proszę państwa. A nie, to czekajcie, ja mam jeszcze 4 lata. Ja myślałem, że już porażka, ale jednak nie. Dobra, bierzemy 10. technologię. Będę jedną do tyłu w stosunku do Francji, ale może damy radę, może ich zalejemy. Mam dużo pieniążków, mogę wziąć dużo pożyczek. Może wygram tą wojnę, proszę państwa. Nie wierzę, że to robię, ja naprawdę w to nie wierzę. Ale mimo wszystko zatrudniam dodatkową jednostkę najemników. Trochę śmiesznie to wygląda, zobaczcie, tutaj taki rycerz zakuty cały w zbroję, a tutaj my. Może zdobyłem Paryż się liczy? Czy muszę wygrać jeszcze tą wojnę? Ja wolę tutaj grać bezpiecznie. No mamy Urgola, mogę go trzymać. Fortece zdobyłem przybrzeżne, znaczy w okolicy, więc mam na czym się bronić. Przeciwnik raczej nie powinien przejść. 200 punktów militarnych w tym momencie! Jak ja to kocham! Dajcie mi jeszcze to. I wiecie co? Mogę stać się hordą, ale jeszcze tego nie zrobimy, bo to zmieni nam typ jednostek, czyli wyzeruje nam morale. Oraz mimo wszystko nasza piechota w tym momencie jest chyba lepsza od tego, co zostajemy. A jakby to powiedzieć, kawalerii u mnie nie stwierdzono. Okej, pierwsza bitwa wygrana. Tak nawet szybko, że nie zdążyłem zwrócić uwagi na statystyki, jakie tutaj mamy. O, ale tutaj zdążyłem. Nie jest tak źle. Toczmy tutaj kolejną bitwę. Tutaj bardzo dużo wojska podosyłaliśmy. Wygrałem
to nie wiem jakim cudem, ale mamy większe straty? Nie no, oni mają większe, przez kawalerię. Dobra, cofamy się. Wykorzystajmy chwilę, zanim się znowu przeciwnicy zbiorą. Zaatakowałem stolicę oraz tutaj kolejną fortecę. Pożyczka! Zarabiam prawie 100 golda z golda, ale nie, pożyczka mi wpadła fajnie. Ale zobaczcie, co bot robi. Ja tylko przyszedłem tutaj i on już się ucieka, on się już cofa. Jakby reagował po prostu na to, że ja mam tutaj takie duże staki, on ma mniejsze i się mnie boi. Ewidentnie tak to działa obecnie. Na bitwa wygrana i w zasadzie to mam, proszę państwa. Zdobyłem Paryż! Będąc za potykami, z jedną technologią do tyłu, ale co prawda leci nam bardzo dużo. Chociaż nie tak dużo tracę pieniędzy, mogą to jeszcze kontynuować, ale zmieniamy się w hordę. No i teraz by się tak naprawdę rozpoczęła dla nas zabawa. Możliwe, że nawet byśmy mogli tutaj więcej coś... Nie, no dobra, dużo tych krajów nas widzi. Więc jednak taka strategia, że wbijamy się w Europę szybko, jest bez sensu, bo za dużo krajów nas widzi. Lepiej byłoby lecieć w Minki jednak i tam podbijać, a ja palę sobie Paryż. Więc pamiętajcie, żeby dać znać, jaki ustanowić cel dla kolejnej nacji, którą gramy. A zapis tej zakończonej sukcesem kampanii jest dostępny dla wszystkich wspierających na Discordzie. A was zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka, który działo się w Afryce, gdzie tworzę tą jedną z najlepszych militarno-religijnych nacji w Afryce.